Prezydent Andrzej Duda wręczył dymisję Jarosławowi Gowinowi. Podkreślał, że ma nadzieję, iż były wicepremier nie będzie częścią totalnej opozycji. We wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o dymisji wicepremiera Jarosława Gowina. Powodem złożenia wniosku było m.in. spowolnienie tempa działań nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie i krytyka tego programu. Dziś Jarosław Gowin odebrał dymisję w Pałacu Prezydenckim. To jest smutny dla mnie czas z panem związany, poczynając od decyzji politycznych, które zapadły, aż do decyzji formalnych, które dzisiaj wieńczą się poprzez wręczenie panu tego dokumentu. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że przez ostatnie 6 lat pracował z Jarosławem Gowinem nad ważnymi dla Polaków projektami. Bardzo wiele z nich zostało zrealizowanych. One działają, one na co dzień pomagają ludziom. Ludzie mówią wreszcie, prowadzona jest w Polsce polityka zgodna z konstytucją, gdzie konstytucja mówi, że pod szczególną opieką polskiego państwa jest rodzina. Wreszcie prowadzona jest taka polityka, która pokazuje, że można w sposób równy rozwijać kraj. Jak mówił prezydent, były to dla Polski dobre lata. Współuczestniczył pan w tym procesie, za co chcę dzisiaj ogromnie podziękować. Prezydent nie ukrywał dziś zdziwienia decyzją podjętą przez ugrupowanie Jarosława Gowina. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, który nadal chce, żeby tak Polska się rozwijała, żeby ta linia została utrzymana, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kimś innym. Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja i muszę powiedzieć, że będę czekał. Będę czekał, panie premierze, i będę się przyglądał temu, co się dzieje. Bo dla mnie bardzo ważne jest to, aby obóz był cały, bo ja wierzę w to, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce. Andrzej Duda podkreślał, że Jarosław Gowin nie szukał tym razem możliwości, aby prezydent oddziaływał, by zmienić sytuację. Dziękuję za przybycie po odbiór tego dokumentu, ale powiem tak, z przyjemnością z panem porozmawiam, ale najpierw muszę zobaczyć, kogo do siebie zaproszę. Dzisiaj tego tak do końca nie wiem. Mam nadzieję, że spotkamy się za kilka tygodni z uśmiechem i będziemy mogli usiąść przy stoliku, spokojnie porozmawiać o polityce, o Polsce, że nie będzie pan częścią totalnej opozycji, tylko będzie pan realizował to, co rzeczywiście dla Polski dobre. Po dymisji porozumienie opuściło Zjednoczoną Prawicę. Jarosław Gowin założył swoje koło poselskie. Jak na razie nie wiadomo, czy podejmie formalną współpracę z totalną opozycją. W środę porozumienie wspólnie z Koalicją Obywatelską, Lewicą i PSL-em zagłosowało przeciwko ustawie o radiofonii i telewizji.